Szanowni Państwo, mamy, już Państwo wiecie, od wczoraj drugi przypadek na Dolnym Śląsku, gdzie wynik testu na koronawirusa był pozytywny. Stan pacjenta w przeciwieństwie do pacjenta numer 1 jest poważny. Pacjent już w stanie nie najlepszym, właściwie ciężkim, był przyjęty na oddział. Jest to osoba, która spełnia kryteria właściwie wszystkich grup ryzyka. Dobrą wiadomością jest to, że z racji wieku osoba ta miała stosunkowo niewielką liczbę kontaktów i wszystkie te osoby, a jest ich niewiele, z którym był kontakt osoby zarażonej wirusem, przebywają od dnia przyjęcia, czyli od wczesnych godzin rannych piątkowych, w kwarantannie. Był to dużo łatwiejszy przypadek, jeżeli chodzi o odizolowanie ludzi, którzy mieli z chorym kontakt, niż w przypadku pacjenta numer 1. Stan pacjenta numer 1 jest bardzo dobry. Wszystkie instytucje publiczne powinny także poprzez samorząd otrzymać informacje, w jaki sposób się zachowywać, na czym polega profilaktyka. Jest prowadzona akcja plakatowa, jest akcja informacyjna. Znaczy, bym powiedział, jeżeli ktoś chce, czyta i słucha ze zrozumieniem, to może z tego wyciągnąć wnioski, co powinien robić jako pracodawca, jako organizator pracy, ale także jako normalny obywatel, który w świecie potencjalnej epidemii ma żyć.